Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, partia, chyba partia roku Jana Krzysztofa Dudy. Genialna rozgrywka naszego zawodnika. Nie mogę sobie tutaj odebrać przyjemności, żeby jej nie przeanalizować. Muszę pokazać już praktycznie większość. YouTube'owych kanałów na świecie analizowało te partie. Postanowiłem, że też pokażę ją swoim okiem. Fantastyczna gra Jana Krzysztofa Dudy w tym turnieju w ogóle, gdyż rozegrał trzy mecze i trzy mecze wygrał również z Aniszem Giri. Rozgrywane są cztery partie z jednym zawodnikiem. Janek. Zachwyca formą, zachwyca błyskotliwością i no, taką powiedzmy takim progresem szachowym. Patrząc po jego partiach i sposobie gry, to coś pięknego dla polskiego oka. Zapraszam serdecznie do analizy. Otóż Janek rozpoczął ruchem d4, a Nish Giri zagrał skoczek f6, posunięcie c4, e6, skoczek f3, d5, czyli bardzo normalnie gambit hetmański, skoczek na c3, goniec b4. Tutaj można grać o wiele, znaczy tutaj można grać bardzo wiele ruchów. Janek po prostu postanowił wybić na d5, pionek wybił na d5 i goniec na g5 wiążąc skoczka. Sprawa się po prostu e, troszeczkę stabilizuje. Skoczek zagrywa na d7. Tutaj e, należy przypomnieć, że Anisz Giri jest zawodnikiem, który gra bardzo solidne szachy i jest e, wybitnym teoretykiem szachowym, czyli zaskoczyć go w debiucie jest niezwykle. Ciężko. Janek gra swoje. Wieża C1. Bardzo mi się ta gra, biały mi podoba, a te figury bardzo dynamicznie i szybko wychodzą. Fajna sprawa. Nastąpiło H6. No i oczywiście nie wybijamy tutaj tego skoczka tak szybko. Możemy spokojnie odejść na H4. To jest jedna z możliwości. Posunięcie G5, goniec na G3 i skoczek E4. Zaczynają się powoli dymy, dlatego że czarne tutaj szybko wyszły tymi pionkami, zaatakowały gońca. Skoczek wszedł do centrum i bazują tutaj czarne na tym związaniu. Lecz to związanie jest dobre cały czas, znaczy bezpieczne białymi. W tej sytuacji Hetman zagrał na B3, czyli zobaczcie: od razu jest wsparcie skoczka, od razu jest atak na gońca. Goniec postanowił wybić skoczka, pionek wybił i skoczek zagrywa na B6. Gili tutaj przechodzi troszeczkę do takich pozycji, stara się strategicznie Janka ustawić, czyli skoczek pinuje pole C4, skoczek stoi świetnie na polu E4. No, para gońców po stronie Janka, oczywiście, ale w każdym momencie pamiętajmy, że gońca można stracić. Tutaj nastąpiło E3, trzeba koniecznie tak grać, żeby otworzyć gońca i nastąpiło h5. I co ciekawe, to jest również teoretyczna pozycja. Jak tu się zachować? Większość z nas pewnie już by spanikowała, bojąc się posunięcia H4. Jeżeli byśmy zagrali tutaj sami H4, to dostalibyśmy taką plombę, i to jest bardzo, bardzo zły układ pionków. Przede wszystkim też pole E3 jest bardzo słabe, więc no, trzeba byłoby tu bardzo, bardzo uważać. Na szczęście Janek wie, jak reagować, i zagrał po prostu C4. Najlepszy ruch w pozycji. Nastąpiło h4 i zaczynają się tutaj już komplikacje niesamowitego kalibru. Moi drodzy, goniec w tym momencie zagrał na e5. Jeszcze nie jest w tym nic dziwnego, dlatego że tutaj nastąpiło teraz f6. Jeżeli byśmy czarnymi zbili na c4, to byśmy odbili gońcem i tutaj wisi wieża. I Pionek, więc wygrana Białych byłaby bardzo łatwa, więc tak grać nie wolno. Więc w tej sytuacji nastąpiło F6. Zobaczcie, że ten goniec nie ma nigdzie ucieczki. To już zwiastuje bardzo ostrą pozycję. Myślę, że Janek tutaj miał to dobrze przeanalizowane, moi drodzy. Janek wybił Pionka na D5, przeciwnik wziął gońca. I goniec zagrał na B5, czyli zauważmy, że białe mają teraz figurę mniej, ale są atuty w postaci rozwoju figur. Wszystkie figury grają bardzo aktywnie. Król przeciwnika jest jeszcze niezroszowany, więc tutaj mogą być problemy. Król zagrał na F8. Jeżeli goniec zagrałby na d7, to w tej sytuacji bardzo łatwo jest zbić pionka na e5 i na przykład po wybiciu Hetman wybija. Tutaj są ogromne problemy białymi, bo. Po odejściu królem na F8 są widełki na G6, a po zasłonie skoczkiem. Na D7, po prostu możemy zająć się zbieraniem pionków. I za figurę tutaj białe są kapitalne. Białe są tutaj po prostu bardzo, bardzo, bardzo dobre. Na tym poziomie to jest praktycznie koniec partii. Pozwolę sobie nawet tak powiedzieć. Zresztą, no, tu grają ludzie, więc błędy w ostrej pozycji to jest normalna sprawa. Koniec na. Przepraszam, król zagrał na F8. Skoczek zbił na E5. I po raz kolejny są groźby. Janek. Cały czas gra w taki sposób, to się tak gra ładnie układa, że grozi. I król zagrał teraz na G7. No, w tej sytuacji trzeba znaleźć kolejny plan i kolejne opcje. Zobaczcie, że osamotniony teraz skoczek na E4 może być bardzo łatwo zaatakowany. Goniec się przydał na diagonali, wypędził króla i wrócił na D3 z atakiem na skoczka. Bardzo dobry ruch. Skoczek zagrał na D6. Jeżeli w tej sytuacji Goniec zagrałby na f5, bo to może się też narzucać z jednej strony, to czyha tutaj na Giriego sprytna pułapka. Ten ruch jest w ogóle już przegrywający. Ta pułapka to posunięcie d6. I okazuje się, że grozi wejście wieżą na c7, nawet wybicie na c7 pionkiem, ale co jest najważniejsze, hetman na f7 jest groźbą już kończącą partię. Więc no, goniec f5 nie byłby najlepszy, trzeba bardzo... Uważać. W tej sytuacji skoczek zagrał na d6 i Janek zrobił po prostu roszadę. Najlepszy ruch w pozycji. Roszada teraz, w tym wypadku, według mnie ma na celu. No raz, że schowanie króla to jest pierwsza rzecz, a dwa, że ta wieża wchodzi do ataku, bo prostym planem, teraz prostym rozumowaniem białych jest to, żeby grać f4, otwierać kolejną linię do ataku. Zwróćmy uwagę, cały czas jest figura mniej po stronie białych, ale pozycja białych oceniana przez silnik jest bardzo, bardzo wysoka. Tutaj widzimy pasek plus 1,62, bardzo duża przewaga. Nastąpiło g4 i Janek w tej sytuacji gra najlepiej. F4, po prostu wchodzi pionkiem, licząc oczywiście nabicie w przylocie, wtedy wieża się otwiera, ale czarne nie mają obowiązku oczywiście bicia w przylocie. Wieża zagrywana F8, tutaj Giri szuka opcji obronnych i w tym momencie następuje E4. Te pionki są e, po prostu zabójcze. Te pionki są kapitalnie ustawione z takim skoczkiem. Bardzo rzadki widok na tym poziomie. Tutaj jest po prostu pogrom, moi drodzy, bez tej figury. To stoi genialnie. Te pionki są rewelacyjne. Nastąpiło G3. No, Giri oczywiście szuka jakiejś opcji takiej z kontry. No, próbuje coś za wszelką cenę zrobić, otwierać gońca. No, G3 niby tutaj chce coś zaatakować, ale najlepszą obroną czasami jest brak reakcji. Janek gra swoją. On tutaj nie bije pionka, on tutaj nie przepycha pionka. Zostawia to w spokoju i zagrywa posunięcie F5. Bardzo dobry ruch, Ludzki, ludzkie posunięcie, które zamyka gońca. Wszystko tutaj się świetnie trzyma. Nastąpiło hetman na G5. Tak, na marginesie, jeżeli czarne by wybiły na H2, to najlepszym tutaj ruchem. Pewnie wiecie, jakie posunięcie. Zwykle się gra król H1. Ten pionek jeszcze nas fajnie broni. Oczywiście, bicie królem na H2 też jest jak najbardziej w porządku, ale taki ludzki, taki ludzki odruch, no to myślę, że król H1 i dalej atakujemy czarne. W tej sytuacji, po ruchu F5, Hetman zagrał na G5. No właśnie, ten ruch jest bardzo ryzykowny, ale widzimy, że no po prostu Giri. Stara się znaleźć jakąś tutaj kontrę, bo w tej sytuacji on wie, że ma ciężko. Chodzi o to, że ten hetman chce wejść tutaj, pozbijać pionka, znaczy zbić pionka na D4, ale jest posunięcie. Wieża bije na C7, czyli wzięcie kolejnego pionka i to z szachem, z soczystym szachem, moi drodzy. Koniec no, D7. Ruch, który wiązałby się już praktycznie z przegraną. Tutaj, nawet Hetman A3 byłoby świetne, żeby atakować skoczka. No tutaj, król, to kto by tak zagrał gońcem D7 pod związanie cały czas pod tego króla? Król po prostu odszedł na G8. I teraz Janek zagrywa dobre posunięcie logiczne. Goniec B1. Dlaczego ten ruch jest dobry? Dlatego, że nie wpuszczamy Hetmana na pole E3. Prosta rzecz, a Hetman zawsze ma opcję na F3 i próba tam jakiegoś ataku na króla. Hetman zagrał na D2, i teraz Janek wykonuje najlepszy ruch w pozycji. Tutaj już kłania się taktyka na bardzo wysokim poziomie. Rewelacja, moi drodzy, mianowicie jest to posunięcie Hetman F3. Rewelacja dlatego, że pozwalamy przeciwnikowi zbić na d4. Tak nie poszło, ale ja już pokazuję co by się stało, bo to jest arcy ciekawe. Uwaga. Hetman jak zbije na d4, król h1. Zobaczcie, nie ma bicia z szachem, to jest bardzo fajne. No i jak ktoś się pokusi i zbije skoczka na e5, to jest koniec partii po posunięciu. Hetman g4, król h8, hetman h5 i mat na h7. Prosta rzecz. E, tutaj zawodnicy oby e, widzą co się dzieje. Giri postanowił zwrócić materiał i gońcem zbić na F5, otworzyć wieżę. Oczywiście Janek to przyjmuje jak najbardziej. Tutaj grozi e, no, kończący ruch Hetman na G4. Zwróćmy też uwagę, że po wybiciu tutaj zawsze król może odejść, więc wszystko, wszystko działa jak należy. Nastąpiło bicie z szachem. Oczywiście też Hetman broni pola G4 przy okazji. Król H1, subtelnie. E, I cały czas skoczek jest nietykalny to jest bardzo ważne. Bo wchodzi Hetman G4, ten sam wariant, co wcześniej pokazywałem. Wieża zagrała na C8, moi drodzy. Tutaj jeszcze jest dosyć ciekawy wariant, co by było po skoczek F7. Po takim ruchu też trzeba by było bardzo dobrze zagrać, ale to już jest naprawdę, jak na to patrzę, taktyka na bardzo wysokim poziomie. Co ciekawe, ciekawe właśnie ciekawy jestem, czy Janek by zagrał tutaj najlepiej w partii. Otóż to jest oczywiście boczny wariant i pokazuje, jak mogłoby nastąpić. Kapitalny ruch F6. W ogóle to jest ruch, który bardzo trudno według mnie wykonać i na przykład, jak Hetman zbiłby e, skoczka. To goniec F5. E, coś rewelacyjnego, zasłonięcie Hetmanowi drogi e, i samemu chcemy wejść na e, G4. E, tutaj jakby Hetman zbił na F6, e, to w tej sytuacji możemy zagrać gońcem na H7 i jest po partii, bo zbijamy Hetmana. E, jeżeli w tej sytuacji skoczek na przykład zagrałby na H6. To, byśmy, to, byś, to dajemy mata w 12 ruchach, proszę bardzo. Prosta sprawa. Oczywiście wieża G7 to jest dosyć forsowne. Ja tutaj nawet się nie śmieję, bo to jest naprawdę dosyć łatwe w tej sytuacji. Król, e, H, e, król H8, Hetman H5. Jeżeli wieża zbija na F6 i broni skoczka, no można powiedzieć, że to jest e, jeszcze obrona, ale niestety nie, bo wieża H7, Król G8. Dajemy szacha. Król F8, Hetman G7. I tutaj na końcu jest nieunikniony mat. Daleki wariant, ale w takiej pozycji, e, kiedy król jest e, odkryty i jedna figura patrzy na króla, druga figura patrzy na króla, trzecia figura patrzy na króla i czwarta figura w zanadrzu wchodzi do gry, to tutaj no musi coś być. Jak trzy figury atakują króla, to z reguły coś jest. Wieża zagrała na C8. Moi drodzy, w tej sytuacji. Janek popisał się niesamowitą kombinacją. E, tutaj pragnę też namówić Was na e, zatrzymanie materiału i spróbowanie z, e, znaleźć odpowiedzi. Białe zaczynają i dają mata w 11 ruchach. Coś nieprawdopodobnego e, i pięknego. Otóż Janek zagrał najlepszy ruch w pozycji wieża G7. Piękne poświęcenie wieży. Niesamowita rzecz. No, zbić trzeba, nie ma wyjścia. I posunięcie F6. To jeszcze nie koniec. Oczywiście tutaj um, król jakby zagrał na G8. Tak nie było, ale jakby tak poszło, to jest goniec na H7. To są jedyne ruchy, które tutaj białe, wyg białymi wygrywamy. A czarne na przykład, jak zagrają tutaj, to jest skoczek G6. Bicie. I tutaj e, dajemy skoczkiem na 7 Pięknego mata. Wszędzie wszystko się broni. Niesamowita sprawa. Tak nie było. Król zagrał na hasz. No i w tej sytuacji Janek musiał daleko wszystko przeliczyć do samego końca. On to widział. Zagrał skoczkiem na G4 z szachem. Król, no nie ma za dużego wyboru. Król G4, Król G5, przepraszam. I w tej sytuacji. Znowu Jan Krzysztof Duda popisuje się kapitalnym ruchem, moi drodzy. Coś, no ja po prostu nie mam słów, żeby to yy, opisać. Po prostu to jest tak miłe dla oka, tak piękne. Białe zaczynają i wygrywają. Możemy sobie na chwilę zatrzymać materiał i poszukać opcji. Otóż Duda zagrywa posunięcie Hetman F5. Poświęca pięknie Hetmana. No zbić Hetmana trzeba, nie ma wyboru. Gili to zrobił. Wieża zbiła na F5. Co ciekawe, jak Król zbije na G4, to jest piękny mat piątkiem na H3. Rewelacja. Goniec się sprawuje z wieżą kapitalnie, więc no nie można odbić. Król zagrywa na G6 Janek zagrał wieżą na E5, dając szacha królowi. Giri, moi drodzy, w tej sytuacji poddał partię. No i dlaczego? Dlatego, że król może odejść tylko na pole F7 i tutaj dajemy szacha wieżą na E7 król tylko może na G8 dajemy szacha skoczkiem król poszedłby na H8 i wieża dałaby pięknego mata na polu H7 e, rewelacyjna kombinacja naprawdę coś pięknego e, gratuluję Jankowi tej wspaniałej partii no trzeba by było pewnie ją oznaczyć mianem jakiejś partii roku w internecie coś w tym stylu Rewelacyjna gra. Naprawdę szapoba. Janek, trzymaj formę, trzymamy kciuki. Coś pięknego, brak mi słów. E, dzięki za oglądanie. Łapki w górę, moi drodzy, dla Jana Krzysztofa Dudy. Dajcie jakiś fajny komentarz i kibicujemy mu dalej. Dlatego, że też czeka go przeprawa z Mistrzem Świata Magnusem Carlsenem Pozdrawiam, do zobaczenia. Cześć.